Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Chcielibyśmy ogłosić dla Was konkurs. Kolejny konkurs związany z naszym wielkim wydarzeniem. A w tym wydarzeniu, w trzydniowym zlocie, odbędą się poszukiwania miejsc bitwy polsko-szwedzkiej, która odbyła się w Wisbargu w 1703 roku, jak również trzecie mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. W związku z tym mamy dla Was darmowe wyjściówki, jak również wiele gadżetów od naszych sponsorów. Zaczynamy nasz konkursik. Pierwszy pakiet z trzech, który poddany zostanie konkursowi, a w skład niego wchodzi bilecik wstępu na trzydniowy zlot w Lidzbarku. Od miasta Lidzbark taki oto piękny album, przewodnik po mieście Lidzbark. Od firmy Swager, producenta Sheet, taka oto moneciarka i płyn Konserwo, płyn do czyszczenia monet. Producentem i sprzedawcą tego płynu jest sklep Poszukiwacz EU, także taki płyn też wchodzi w skład tego pierwszego zestawu pod konkurs. Ale jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Każdy, kto będzie uczestnikiem naszego zlotu, taki płyn też dostanie w pakiecie, który będzie można odebrać w biurze zawodów. Kolejnym zestawem, który zaprezentuje Ewelinka, który jest poddany konkursowi, jest pakiet. Pakiet od miasta Lidzbark. W skład wchodzi taki oto bidonik, apaszka, czapeczka i również książeczka, a na koniec bilecik. A na dokładkę jeszcze pudełeczko od firmy Swager, czyli bardzo bogaty zestaw konkursowy. Trzeci zestaw, który jest poddany też naszemu konkursowi, jest oto taka koszulka od naszego sponsora, firmy Nocta. Firma Nocta ufunduje pakiet gadżetów, jak również wykrywacze metali, które będzie można wygrać podczas naszego zlotu na mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych, jak również też podczas samych poszukiwań. Obserwujcie nas, słuchajcie, dowiecie się, na jakich warunkach te wykrywacze będzie można wygrać, no, ale oczywiście trzeba być na tym zlocie, żeby je wygrać. Czyli tak, trzeci zestawik to jest koszulka firmy Nocta. Albumik miasta Lidzbark. Kolejna moneciarka od firmy Swager, też naszego sponsora, który funduje sita podczas zlotu, jak i jako nagrody podczas poszukiwań plażowych. No i oczywiście też bilet. Czyli w tym konkursie można zgarnąć 3 bilety i bardzo bogate pakiety od naszych sponsorów. Co trzeba zrobić, żeby jakby można było wygrać któryś z zestawów? Przede wszystkim tak, być subskrybentem naszego kanału, zalajkować ten filmik i zostawić komentarz. Jaki komentarz? Słuchajcie. Podajcie, w jakich dniach i w jakiej miejscowości odbędzie się ten zlot. Bardzo proste. Komentarz, like i bycie subskrybentem. Konkurs trwa do czwartku do godziny 12. Również w czwartek w godzinach popołudniowych ogłosimy, czy nagramy specjalny filmik, żeby Wam pokazać, kto wygrał poszczególne nagrody, poszczególne zestawy. Jeżeli ktoś z Was nie wygra żadnego zestawu biletu wstępu, zapraszamy Was,
odwiedźcie na sklep, tam jest możliwość nabycia takiego bileciku, gdzie daje on możliwość wspólnych poszukiwań, uczestniczeniu w Mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych i co jeszcze najważniejsze, wspólna integracja i spotkanie się z nami, jak i z innymi osobami, które znacie ze świata internetu. Serdecznie Wam dziękujemy za udział w konkursie. Zachęcamy do komentowania, do odpowiednich komentarzy, które pozwolą Wam wygrać jednego z tych trzech pakietów. No i co? Do zobaczenia w czwartek, a my bierzemy się, bo przygotowujemy się do zlotu. Przed nami bardzo dużo, dużo pracy, bo to już ten weekend, który teraz się zbliża, odbędzie się właśnie ten zlot i Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. Na koniec Ewelinka chce coś powiedzieć? Tak, oczywiście. Chciałabym się z Wami pożegnać. Do zobaczenia. Skromnie. Do zobaczenia. Na razie.